Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. I otwieramy kategorię kadecką. Kadeci, roczniki 9899. Kadeci będą boksować 3 rundy. Po 2 minuty tutaj widzimy narożnik czerwony, Kamil Tkaczyk, KS Paco Lublin. Narożnik niebieski, Łukasz Bamborski, Salwetę. Wśród kadetów będziemy mieli 3 walki, proszę Państwa, w kategoriach wagowych 57 kg. Potem 60 kg i jeszcze 70 kg. Ringbone, runda pierwsza. Myślę, Maćku, że tutaj faworytem jest rozstawiony zawodnik, Kamil Tkaczyk. On został rozstawiony przez trenera w kadry wojewódzkiej, Józefa Radziewicza. I powiem szczerze, inny wynik niż wygrana, i to dosyć wyraźna, reprezentanta klubu sportowego Paco, podopiecznego trenerów Maciejewskiego, Szaliłowa i Karoliny Michalczuk, byłaby dużą niespodzianką. Zresztą widzimy, Kamil od początku do walki zadaje mocne te prawe ciosy, jak widzimy. No Kamil, miałem okazję obejrzeć jego treningi, bo dosyć często bywam w klubie sportowym Paco przy ulicy Kiepury 5B, a także Zana, tytan pracy, drodzy Państwo, młody zawodnik, kadet, bo przecież to kategoria, w której walczą roczniki 9.9 i 9.8. Ten chłopak potrafi 2-3 godziny nawet spędzać na treningu, trenuje codziennie. I zresztą widzimy po prostu w tej chwili, co robi szkoła Karoliny Michalczuk, a przede wszystkim trenera Władysława Maciejskiego i trenera Piotrka Szaliłowa. No chyba zakończy się ta walka, Maćku, dosyć szybka, tak jak mówiłem. No Kamil to jest mistrz okręgu, od tego co pamiętamy z ubiegłego roku, to nasza duża nadzieja, on stale czyni postępy i to dzisiaj widać. Ale naprawdę bardzo ładny boks w wykonaniu tego młodego zawodnika. Wszystkie jego ciosy wchodzą jak nóż w masło. Przede wszystkim od razu rzuciły się w oczy szybkie ręce, ale i naprawdę niezła technika. On wykorzystuje tutaj bardzo dobrze swoje warunki fizyczne. Podoba mi się ten zawodnik, bo on jest już teraz widać zawodnikiem naprawdę kompletnym, jeśli chodzi o technikę, szybkość. No i wiemy Maćku już, że wygrał Kamil. Walka przed czasem, za chwilę oficjalny werdykt, ale niespodzianki nie będzie. Ja nie ukrywam, że faworytem tego pojedynku był Kamil Tkaczyk, rozstawiony przez trenera Józefa Radziewicza i podopieczny trenerów Maciejskiego, Szaliłowa. I Karoliny Michalczuk dzisiaj tutaj kopnął z tyłu, wygrał walkę z Łukaszem Bamburskim. Do dekoracji zawodników poproszę Karolinę Michalczuk, trenerkę Kamila Tkaczyka i zawodniczkę klubu sportowego Paco, a także prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, pana Waldemara Wieprzowskiego. Przed nami oficjalny werdykt, walkę finałową w kategorii do 57 kg kadetów przez TKO. Wygrał i zostaje mistrzem Okręgu Lubelskiego na rok 2014. Kamil Tkaczyk, klub sportowy Paco Lublin. Dla Kamila medal złoty i dla Kamila zaraz pamiątkowy dyplom. Srebro dla rywala Łukasza Bamburskiego. Dekoracji dokonają prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, pan Waldemar Wieprzowski, a także nasza znakomita pięściarka. No i trenerka obecnie, Karolina Michalczyk. A w kolejnej walce zobaczymy Wojciecha Stożyńskiego, Berej Boxing Lublin i Karola Jaworskiego, klub sportowy Box. Kategoria 60 kg, oczywiście także finał. Czekamy jeszcze sekundkę na dekorację. Dekoracji dokonają prezes LOZP Waldemar Wieprzowski, a także Karolina Michalczuk, była mistrzyni świata, dwukrotna mistrzyni Europy. Karola ma na swoim koncie aż 6 krążków mistrzostw Starego Kontynentu, po 2 z każdego miejsca, 4 medale mistrzostw świata, 1 złoty, srebrny i 2 brązowe, a także, no niewyobrażalne, ale 12 tytułów mistrzyni Polski. Żadna z zawodniczek w historii polskiego boksu nie może się poszczycić aż tak pięknym dorobkiem medalowym. Brakuje tylko tego jednego najważniejszego medalu Igrzysk Olimpijskich, ale ja wierzę, że za 2 lata w Rio de Janeiro zawodniczka Paco stanie na podium Igrzysk Olimpijskich. Karola jest już z medalem dla Kamila Tkaczyka, klub sportowy Paco. Złoty medal dla Kamila i medal srebrny
dla jego rywala Łukasza Bambuckiego, salwę tę Zamość. Gratulacje od prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, a także od naszej wspaniałej mistrzyni i myślę, że także wielkie brawa od Państwa dla tych młodych mięśniarzy. Wiemy pięknie oczywiście fotki na profilu LOZB na Facebooku. Ja przypominam, w internecie trwa relacja z naszych mistrzostw bokser.org.